Szymon Klos, witam Państwa w wyjątkowym wydaniu Pulsu Miasta. Dzisiaj moim i Państwa gościem są minister Beata Kempa, wiceprezes partii Solidarna Polska oraz posłanka do Europarlamentu 9. kadencji. Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest również z nami Pan Józef Rypiński, kandydat Solidarnej Polski Zjednoczonej Prawicy w wyborach do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że zawitali Państwo do nas, do przygranicznego Zgorzelca. Zacznijmy oczywiście od Pani minister. Jest Pani, myślę, od niedawna też europosłanką. Proszę powiedzieć, jak wyglądają prace właśnie tam w Brukseli? Jak ta praca polskich polityków wygląda od kuchni? Przede wszystkim bardzo dziękuję też za przemiłe przyjęcie, ale też, jeśli pan redaktor pozwoli, chciałbym bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom Zgorzelca i wszystkim tym, którzy nas tutaj w regionie oglądają i nie tylko, za poparcie państwa. Naprawdę było ono dla mnie bardzo, bardzo wielkim zaszczytem. Bardzo zdumiewające, bo spora ilość z państwa zaufała mojej skromnej osobie. Jestem z tego dumna, ale to też zobowiązuje i mam nadzieję, że państwa nie zawiodę. Myślę, że do tej pory też nie zawiodłam. Dziękuję za miłe przyjęcie już tutaj na dole, prawda? Państwo, jeden z panów, który prowadzi taksówkę, już zdążył ze mną się spotkać, porozmawiać. Wymieniliśmy kilka bardzo, bardzo ciepłych zdań. Także, proszę Państwa, bardzo, bardzo za to serdecznie dziękuję. Kłaniam się osobiście, mimo iż nie mogłam w czasie kampanii dotrzeć, dlatego że okręg jest olbrzymi, bo to jest, przypomnę, okręgi Dolnego Śląska całego, czyli trzy województwa były i Opolszczyzna. Ale dzisiaj szczęśliwie cieszę się bardzo, że mogę dzisiaj z Państwem tutaj właśnie w takiej telewizji być i spotkać się. A co do Europarlamentu, Panie Rektorze, bardzo krótko. Jesteśmy w tej chwili na początku nowej kadencji. Oczywiście dzieje się bardzo wiele. Zamykane są sprawy starej kadencji. Mieliśmy ostatnio debatę z panem Fransem Timmermansem, dość, jak Państwo widzieliście, burzliwą debatę i też kilka słów o niej powiem. Ale przede wszystkim w tej chwili Europarlament żyje wyborem nowej Komisji Europejskiej, nowych komisarzy z różnych dziedzin, różne teki, nowe teki również, które pani Ursula von der Leyen przewidziała w swojej pracy. Szykuje się ciekawy okres. My oczywiście jesteśmy przygotowani, żeby absolutnie popierać kandydaturę pana Janusza Wojciechowskiego i wszyscy, myślę, w tej chwili pracujemy również w kuluarach nad tą kandydaturą. I muszę powiedzieć, że jest to bardzo lubiany polityk w salonach brukselskich. Jest to pan Janusz Wojciechowski, jest przecież wieloletnim europosłem, również w tej chwili członkiem Trybunału Obrachunkowego, jest też sędzią, ale przede wszystkim fachowcem, jeśli chodzi o rolnictwo. Ja myślę, że ta kandydatura jest absolutnie wiarygodna i bardzo ważna dla Polski, dlatego że ten obszar z powodu właśnie ciągłej takiej dysproporcji, jeśli idzie o dopłaty dla rolników. To jest coś, co jest ciągle podnoszone i to jest największą bolączką chyba od początku, od wejścia do Unii Europejskiej. Może w tej chwili będzie można już nad tym bardzo mocno, bardziej skutecznie popracować. To jest niezwykle ważne. Teraz co do pozostałych kwestii, cieszymy się, że udało się jednak utrącić kandydaturę pana Timmermansa naprzód, na samego komisarza, wielkiego komisarza Unii Europejskiej. W tej chwili już wiemy, że nie będzie komisarzem do spraw praworządności. Wszystko na to wskazuje, jeszcze musi to zatwierdzić oczywiście parlament, więc to są zdarzenia przyszłe i niepewne. Będzie miał tekę dotyczącą, szeroko mówiąc, zielonej energii. Natomiast ostatnio jego raport, który składał dotyczący, czy miał dotyczyć praworządności, właściwie skupiał się tylko i wyłącznie atakiem na Polskę, na Węgry. Czechom się oberwało, tutaj również Rumunom się oberwało. I powiem szczerze, proszę Państwa, ja miałam przygotowane naprawdę zupełnie inne, szczerze powiem po raz pierwszy w redakcji, zupełnie inne przemówienie. Natomiast w sytuacji, kiedy sponiewierano mój naród, tak być nie może. Kiedy zarzucano polskiej społeczności, że nie wiem, nie potrafi głosować, nie potrafi podejmować decyzji, mniej więcej tak to wybrzmiało, prawda? Ja to tak odebrałam osobiście. A już przyrównanie naszych rządów do faszyzmu, czy do tego, co się działo w Niemczech w 1933 roku, to już przelało czarę goryczy. Naprawdę, my jesteśmy bardzo uwrażliwieni jako naród polski. Możemy być tutaj rozdyskutowani, możemy mieć różne poglądy,
O to chodziło. O to chodziło naszym opozycjonistom, oczywiście. Przed 89 roku, żeby był w kraju plural, żeby była wolność słowa, żebyśmy mogli dyskutować. Ale mamy gdzieś z tyłu głowy, w naszej świadomości, że nie może być tak, że po odzyskaniu niepodległości, po 89 roku, ktoś będzie nam narzucał swoje zdanie. Raz zrobili tak już zaborcy, potem mieliśmy faszyzm, potem mieliśmy komunizm. I ponieważ odnosił się pan Timmermans do wymiaru sprawiedliwości, który nigdy po 89 roku nie został zreformowany, to jest bodaj jedyny z obszarów, który nie został nigdy od początku do końca zreformowany. Więc uznałam, że tak naprawdę broni czegoś, co jest postkomunistyczne jeszcze, z całym szacunkiem, bo jest wielu ludzi, którzy bardzo dobrze pracują. Ja nie mogę powiedzieć złego słowa, ale niestety sam system, począwszy od naboru, szkolenia, skończywszy oczywiście na kwestiach dotyczących jednolitości, chociażby orzecznictwa, czy też innych elementów, a teraz wypowiadania nieposłuszeństwa państwu, bo to nie jest wypowiedzenie ktoś, kto nie chce sądzić, nie chce orzekać. To on nie wypowiada nieposłuszeństwa panu ministrowi Zbigniewowi Ziobrze, czy panu prokuratorowi Bogdanowi Święczkowskiemu. On wypowiada nieposłuszeństwo państwu. I tak to postrzegam. Dlatego Franz Timmermans moim zdaniem absolutnie przesadził. Pokazał, że jako komisarz jest osobą, która nie ma takich kwalifikacji osobistych nawet do sprawowania tego urzędu, dlatego że nie potrafi być bezstronny. No, ale nie też, potrafi ma pani być bezstronny. Taką świadomość, że pani słowa po prostu w naszym kraju zostały odebrane naprawdę z dużą aprobatą. Media, że tak powiem, próbowały oczywiście być może troszeczkę inaczej przedstawiać. Na szczęście nie wszystkie. Nie wszystkie właśnie. Wszystkie, tak. O to mi chodziło. Natomiast ta wypowiedź faktycznie myślę, że spotkała się z odbiorem taki, jaki powinien być. To prawda i ja doznaję również takiej informacji zwrotnej od państwa na ulicach, nawet na lotnisku wczoraj, prawda, w wielu miejscach, gdzie jestem, to oznacza jedno, proszę państwa, że nawet przy tym naszym bardzo dużym poziomie rozdyskutowania i emocji, bo są wybory, my mamy swoją godność i my musimy bronić swojej godności. Jest takie stare polskie porzekadło, że jak się sami nie uszanujemy, to nas nikt nie uszanuje. I to jest kwestia właśnie uszanowania godności naszego narodu, dumnego, blisko 40-milionowego narodu w środku Europy. I w tej sytuacji tego typu połajanki pana Franza Timmermansa muszą spotkać się z naszym zdecydowanym... Ostrą reakcją, oczywiście. Oczywiście, że tak, bo poklepywanie po plecach, ta polityka już naprawdę zbankrutowała. Im bardziej poklepywano Polaków i my ich po plecach, tym mniej osiągaliśmy, jeśli idzie również o dyplomację. Dlatego, że dzisiaj, jeśli ktokolwiek mówi, takim emanacją takiej polityki był właśnie chociażby były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, prawda? No i ta polityka po prostu zbankrutowała. A dzisiaj jeszcze jestem w Zgorzelcu też, dlatego że warto też porozmawiać, jesteśmy przed podjęciem bardzo ważnej decyzji 13 października, na kogo mamy głosować, jakie mamy podejmować decyzje. To jest ważne przede wszystkim też dla przyszłości Polski, ale siłą przyszłego parlamentu jest siła posłów, a w tym momencie kandydatów. I to jest niezwykle ważne, a ja doświadczałam tego przez blisko 15 lat, kto tak naprawdę naciśnie ten guzik zielony czy guzik czerwony. Wielu z państwa mówi do mnie tak na spotkaniach. Ja się tą polityką nie interesuję. Ja się tą polityką brzydzę. Ja mówię, proszę pana, ale polityka jest u pana w domu. Bo to, kto przyciśnie zielony czy czerwony guzik, to wszystko, cała przyszłość zależy od czasami właśnie tego typu decyzji. Bo to obowiązuje erga omnes. To obowiązuje wszystkich. Niezależnie, czy się tą polityką interesujesz, czy nie. I może warto jednak zainteresować się chociażby z tego punktu widzenia, co będzie miała z tego moja rodzina, ważne, warto już dzisiaj, prawda? Po wielu, wielu latach, kiedy kazano nam rozumieć, że są czasy transformacji, a niektórzy obławiali się na tych czasach, więc dzisiaj warto jak gdyby rzeczywiście popatrzeć przez pryzmat własnej rodziny, jaka będzie ta przyszłość Polski. No i ważne. I dzisiaj mamy i tutaj też mamy kandydata. Wyjątkowego gościa, kandydata. Którego gorąco popieram, od razu państwu z góry Panie Józefie, mówię. Panie Józefie, jest pan kojarzony naprawdę z wartościami, które w kampanii nie pojawiają się tak często, wartościami, które są zakorzenione w naszym państwie od bardzo dawna i których wartości pan broni. Proszę powiedzieć, jak widzi pan swoją kandydaturę właśnie do Sejmu RP i na jakich wartościach pan się opiera? Proszę państwa, ja postrzegam politykę jako roztropną troskę o dobro wspólne.
Tak naucza mnie Kościół i tego się trzymam. Rozumiejąc to swoje wezwanie, widzę siebie jako posła, który służy. Ja praktycznie od samego początku swojego dorosłego życia służę. Byłem nauczycielem akademickim przez długie lata, prawie ćwierć wieku byłem strażakiem. Zarówno jedną, jak i drugą profesję postrzegam jako służbę drugiemu człowiekowi. A więc w naturze mojej jest służenie drugiemu człowiekowi. Przez dorosłe swoje życie służę w domowym kościele, służę rodzinie. Domowy kościół, oaza rodzin, to jest ruch, który pochodzi od natchnienia Franciszka Blachnickiego, sługi Bożego, który nauczył mnie, jak mam żyć, realizując swoje powołanie chrześcijańskie. On mnie niejako do tej służby namaścił, gdyż miałem taką okazję w 1981 roku osobiście się z nim zetknąć. I przez 40 lat od tamtego dnia razem z żoną służymy rodzinie polskiej. Staramy się na miarę swoich sił, możliwości otwierać drogę dla budowania polskiej rodziny. Uważam, że polska rodzina, mocna rodzina jest fundamentem silnego państwa. Szczególnie to podkreślił w ostatnim wystąpieniu pan prezes Kaczyński, który wskazał właśnie na znaczenie rodziny w budowaniu silnego państwa. Solidarna Polska, Prawo i Sprawiedliwość, Porozumienie to są wszystko nazwy, które budują, budujące. Prawo, Sprawiedliwość, Solidarność, Porozumienie. To są organizacje, które tworzą Zjednoczoną Prawicę i one dają gwarancję, że poza wskaźnikami ekonomicznymi także wartości w naszym życiu są ważne. Są ważne i dlatego trzeba o nie troszczyć się. Poza tym także jestem radnym Rady Miejskiej Jeleniej Góry. Swoje powołanie do budowania rodziny, do tworzenia prawa miejscowego, które gwarantuje zachowanie praw rodziny, także przykładam bardzo ważną rolę i ze wszystkich sił i możliwości takie prawo lokalne tutaj wspieram. Chcę także o te sprawy także na forum krajowym zatroszczyć się. Uważam, że najważniejsze z punktu widzenia siły moralnej narodu jest troska o życie od samego poczęcia, jest troska o wychowanie młodego pokolenia i uchronienie tego pokolenia od zgubnych ideologii, które dzisiaj atakują w znanym i tendencyjnym celu i wreszcie umacnianie polskiej rodziny. Mam nadzieję, że moje doświadczenie życiowe, ale także osobista formacja, którą miałem okazję doświadczyć w domowym kościele, dają mi i kwalifikacje do tego, i moralne prawo do tego, żeby o tą rodzinę się troszczyć. Dodatkowo także moim powołaniem, o którym chciałbym tu wyraźnie podkreślić, które chcę podkreślić, jest praca i służba na rzecz Radia Maryja. Uważam, że to jest wyjątkowa rozgłośnia, wyjątkowe medium w naszych tutaj warunkach polskich, ale nie tylko, które troszczy się o budowanie morale narodu. W tym przede wszystkim troską wykazuje o rodzinę. Dlatego też ze wszystkich sił, a to już trwa od 25 lat, wspieram to radio, bo ono jakby realizuje ten cel, który przyświeca mojemu życiu, którym jest moje powołanie do budowania, do wychodzenia naprzeciw potrzebom rodziny. Czyli panie Józefie, takim jakby efektem tego wszystkiego walki o polski model rodziny, ten tradycyjny, może być też samorządowa karta praw rodzin, prawda? O której się dużo oczywiście już mówi. Oczywiście. Samorządowa karta praw rodziny to jest narzędzie, które zapobiega
pewnym negatywnym tendencjom, które pojawiają się w naszym życiu publicznym. Wiele samorządów w Polsce próbuje troszkę tak na siłę przeprowadzić pewną modyfikację prawa, która będzie służyła omijaniu praw konstytucyjnych, bo konstytucja zapewnia prawo do wychowania dzieci rodzicom zgodnie z ich przekonaniami. Konstytucja wyraźnie mówi o tym, jak wygląda rodzina. Tymczasem właśnie niektóre organizacje i siły niewiadomego czasami pochodzenia próbują burzyć w naszym kraju ten ład taki moralny, który no, jest, że tak powiem, niszczeniem fundamentów, na którym my budujemy naszą Polskę. Dlatego też ważne, żeby się temu przeciwstawić. Samorządowa Karta Praw Rodziny ma na celu jakby profilaktyczne działanie, czyli jakby na samym już wstępie ucięcie w ogóle możliwości do tego, żeby te tematy pojawiały się na forum Rady i były tematem jakiejś debaty. To jedna sprawa, a z drugiej strony Karta Praw Rodzin także zapobiega, czy utrudnia, czy wręcz uniemożliwia włodarzom miejscowym wydawanie pieniędzy na finansowanie różnego rodzaju organizacji, podmiotów, które chcą właśnie na siłę wejść do szkół i burzyć porządek i jakby działać na szkodę rodziny, poza wiedzą często rodziców. Dlatego Karta Rodziny to jest niezwykle cenny dokument i propozycja dla samorządów, żeby ją jakby wdrożyć. My w Jeleniej Górze już takie działania podejmujemy. W niedługim czasie taką uchwałę, projekt takiej uchwały przygotujemy i będziemy próbować ją na forum Rady przegłosować. Panie minister, skąd takie naciski na model polskiej rodziny i na tą tradycję, która wydawałaby się, bynajmniej dla nas, dla ludzi, którzy to, myślę, rozumieją, tak aż wielkie? Przede wszystkim ja też bardzo chcę podziękować panu Józefowi Rypińskiemu, bo takie inicjatywy jak właśnie Karta Praw Rodziny, szczególnie oddolnie w polskich samorządach, są niezwykle potrzebne i warto, żeby takie elementy, takie działań po prostu powielać w wielu innych samorządach. Dlatego, że rodzina była zagrożona z dwóch stron. Pierwsza kwestia to była właśnie ta kwestia socjalna, czyli kwestia kondycji ekonomicznej rodziny. Wiemy, że przez lata praktycznie tą kondycję nie dbano. Tak? To, co krótko mówiąc przekazywano, to o pomstę do nieba wołało. W momencie wzmocnienia kondycji ekonomicznej rodziny poprzez programy socjalne, które uruchomiliśmy od 2015 roku, mamy z drugiej strony zagrożenie tą szaleńczą i można powiedzieć ideologią, która jest niezwykle groźna, a której emanacją, czy można powiedzieć takim, ukazało się, w jaki sposób można ją wprowadzać tylnymi drzwiami poprzez polskie chociażby szkoły i polskie samorządy, o zgrozo, pokazało to, co zrobił prezydent Trzaskowski w Warszawie. Tak? I tu widać, że tymi tylnymi drzwiami, jeśli nie można było zaatakować rodziny ekonomicznie, trzeba ją zaatakować ideologicznie. Czyli popieranie w ogóle wszelkich form rozbicia rodziny, wszelkich form życia takiego, które absolutnie nie daje gwarancji należytego wychowania dzieci. Kwestia różnego rodzaju edukatorów, którzy mieli wchodzić tylnymi drzwiami do szkół, którzy mieli się nijak w stosunku do wymogów, jakie muszą mieć na przykład nauczyciele, prawda? Zgodnie ze wszystkim, z prawem oświatowym, zgodnie z konstytucją i oczywiście z innymi regułami, które są potrzebne. Te osoby poprzez realizowanie jakichś dziwnych programów, nie wiadomo skąd finansowanych, miały wchodzić do polskich, w niektórych miejscach wchodziły niestety do polskich szkół, ponieważ byli dyrektorzy przytomni, którzy sobie nie życzyli, ale byli też tacy, którzy gdzieś w tym wirze obowiązków uznali, no matko, może jest jakiś projekt unijny, możemy go zrealizować, przecież to ja w ten sposób będę mógł również pokazać aktywność szkoły pozalekcyjną. To było niezwykle groźne. Dlatego tego typu inicjatywy, które ukazują, pokazują też w jaki sposób, że
trzeba dbać o te wartości, a podstawową wartością w Polsce, obok wielu innych, jest właśnie silna kondycja polskiej rodziny. To jest niezwykle ważne. Wydaje mi się, panie redaktorze, że my jesteśmy bardzo mocno atakowani również za to, że staramy się przede wszystkim wspierać rodzinę. Rodzina to jest, gdzieś na zachodzie, jak się rozmawia, zresztą państwu powiem taki przypadek, niestety uwaga ulega mocnemu rozmontowaniu, pochwała wszelkich innych form, jakie one są, prawda, świetne, a model tradycyjny passé, to szczególnie w filmach, w jakichś różnego rodzaju miękkich formach oddziaływania, jest na porządku dziennym. Kwestia na przykład eutanazji, prawda, bo tutaj pan Józef Rypiński mówił o ochronie życia, my zresztą mamy w programie rzeczywiście, powiedział pan prezes Jarosław Kaczyński bardzo jasno i wyraźnie na konwencji lubelskiej, że kwestia eugeniki, czyli ten pierwszy krok, tak, bo to wymaga też i pewnej dyskusji, rozwagi, ale ten pierwszy krok jako porcja eugeniczna, bardzo wielu posłów jest naprawdę gotowych i myślę, że nowa ekipa, która będzie po rozważeniu, jest przygotowany projekt, przedyskutowany przez komisję, będzie można te zapisy rozważyć, prowadzić, ale to rozmontowanie jest już na porządku dziennym i takie spotykanie, gdzie ja spotykam w tej chwili na Zachodzie, przyzwolenie na eutanazję, to jest coś, co jest nie do pomyślenia. Bo my za chwilę, być może młodzi ludzie jeszcze nie myślą, wydaje mi się, że wszystko jest w porządku, ale ja już mając teraz te swoje 53 lata, no bo mój PESEL jest praktycznie na każdym kroku rozpoznawalny, wiem, jak szybko to życie mija, jak szybko stajemy się, prawda, dziadkami, jak możemy uczestniczyć świetnie w życiu rodziny również i też pomagać, prawda, naszym dzieciom, które już mają swoje dzieci, jak może być wielopokoleniowa, świetna rodzina, wzajemnie się ubogacać i nie wyobrażam sobie, żeby w Polsce tego typu akty miały miejsce. Ale niestety napór tej ideologii ze strony szczególnie Zachodu jest olbrzymi. Przecież próba, powtarzam, miękkiego oddziaływania poprzez różne formy, ona się cały czas odbywa, ona się sączy do umysłów młodych ludzi, szczególnie poprzez media społecznościowe, poprzez internet. I trzeba sobie z tego zdawać sprawę, dlatego wzmacnianie instytucji rodziny od strony każdej, powtarzam, nie tylko ekonomicznej, ale od strony każdej, jest w tej chwili wielkim wyzwaniem i przede wszystkim my ponosimy za to odpowiedzialność. To my właśnie na różnych odcinkach, tak jak pan Józef Rypiński w samorządzie, mam nadzieję, że za chwilę w Parlamencie Krajowym, muszą być posłowie, którym nie trzeba tego tłumaczyć, którzy to rozumieją i całym swoim życiem zaświadczają, że wzmacniali instytucje rodziny, ponieważ to jest instytucja błogosławiona dla państwa polskiego. Gdyby nie rodzina, nie przetrwalibyśmy ani zaborów, rodzina i Kościół, pełna zgoda, ani zaborów, 123 lata, po 15 latach już bylibyśmy wymazani z pamięci, prawda? Nie tylko z mapy, ale z pamięci. Nie przeżylibyśmy kataklizmu wojny potężnego, ani też komuny. Tylko i wyłącznie rodzina i Kościół była w stanie nas doprowadzić do zwycięstwa. Dlatego tak ważne są wartości, o których państwo mówicie. Czas programu nieubłaganie się zbliża do końca, dlatego na koniec po prostu zapytam, czego pani minister i panu Józefowi życzyć na te kolejne tygodnie, miesiące i lata. No oczywiście ja to tylko zdrowia nieustającego, resztę już jakoś poradzimy. Jeszcze raz dziękuję bardzo za poparcie. Proszę moich wyborców o poparcie pana Józefa Rypińskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. Józiu powie, jakie ma miejsce dokładnie, sam się zaprezentuje, jest osobą absolutnie w 100% wiarygodną, bardzo doświadczoną, tam potrzeba doświadczonych ludzi z mocnym kręgosłupem moralnym, ale przede wszystkim też, no właśnie, z takim doświadczeniem zawodowym i to doświadczenie nauczyciela akademickiego, strażaka, funkcjonariusza Straży Państwowej Straży Pożarnej przez blisko 25 lat, ale i też kwestie działalności społecznej na rzecz rodziny są niezwykle ważne, no i doświadczenie samorządu, który jest absolutną podwaliną, sama wiem po sobie, więc gdybym ja głosowała, głosowałabym tutaj na Józia Rypińskiego. Bardzo dziękuję. Kampania Zjednoczonej Prawicy prowadzona jest pod hasłem Dobry czas dla Polski. Mieliśmy okazję przekonać się chyba każdy na swoim przypadku, może za wyjątkiem osób, które były zamieszane w mafie paliwowe i VAT-owskie, że to był dobry czas dla Polaków. Każdy z nas może na swoim przykładzie jakieś elementy poprawy swojego życia zauważyć.
myślę, że głosowanie na posłów, kandydatów Zjednoczonej Prawicy daje gwarancję, że ten dobry czas dla Polski będzie kontynuowany, że nie skończy się z chwilą wyborów 13 października. Ja ze swej strony bardzo proszę Państwa o głosowanie na moją skromną osobę. Ja tak dla formalności dodam, że jestem żonaty od prawie 40 lat z jedną kochaną żoną. Mam dwoje dzieci, 5 wnucząt. Nasza rodzina jest piękna, wspaniała i jest naszą wielką radością. Z listy Zjednoczonej Prawicy, która pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości startuje do Sejmu, jestem na pozycji 9, a więc bardzo szczęśliwej i pięknej. Ja Tobie tak. już życzę wszystkiego dobrego. Był czas, kiedy ja z 6 startowałam z jakichś tam odleglejszych, ale myślę, że też jeszcze ostatnie zdanie, jeśli Pan Rektor pozwoli, czas nam pozwoli, bo tak w takim pędzie, że sam jak chodzę, słyszę, no tak, ale to tak w większości ludzi na tą platformę głosują. Proszę Państwa, czas jednak popatrzeć na własne kieszenie. Czas najwyższy, macie do tego pełne prawo, pełne prawo. Ja, gdybym miała podejmować decyzję, będąc bardzo blisko decydentów Platformy Obywatelskiej, nie podjęłabym tej decyzji. Dlaczego? Dlatego, że nie są wiarygodni. Ja nie jestem pewna tego i nie chcę straszyć, ale po prostu mówię pragmatycznie. Nie jestem pewna tego, że gdyby wygrała Koalicja Obywatelska, zachowa programy przede wszystkim socjalne. Jest tam pani Lubnauer, która jest przeciwna tym programom. Oni nie utrzymają tej koalicji, jeśli wzajemnie tam, prawda, sobie nie poprzerzekają różnych rzeczy, bo tak wyglądają niestety pakty po wyborach. Więc proszę Państwa, naprawdę popatrzmy na własne kieszenie i wybierajmy. Dziękuję bardzo. Przepraszam, koniec, bardzo pragmatyczne. To na koniec nasze życzenia dla Państwa, więc dla pani minister życzę, żeby faktycznie broniła tej polskiej racji stanu, polskiej rodziny tam daleko w Brukseli. No i po prostu podkreślała tą polskość na każdej linii, a panu życzę powodzenia w nadchodzących wyborach i faktycznie, żeby te wartości przemówiły do polskich rodzin, a myślę, że za naszym pośrednictwem tak będzie. Dziękuję Państwu bardzo za wizytę. Bardzo panu rektorowi dziękujemy i telewizji dziękujemy oczywiście za uprzejme przyjęcie. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję również Państwu. Do widzenia, do zobaczenia w kolejnym programie.